wierzę i kiedy jesteśmy w Izraelu, rozmawiamy, kiedy mówimy wielu tym Żydom o Jezusie, kiedy mówimy o czasach ostatecznych, to oni mówią, już jesteście którymiś kolejnymi osobami, które nam to mówią. Więc Boże Słowo jest siane w Izraelu. Oni słyszą Ewangelię, Żydzi się nawracają, jest coraz więcej nawróconych Żydów, więc czas przyjścia Pana Jezusa się zbliża. To jest też coś, czego powinniśmy być świadomi, o czym powinniśmy ludziom mówić i tłumaczyć im, Jezus przychodzi drugi raz na tę ziemię. On stanie w Izraelu na Górze Oliwnej. Nie przyjdzie do Warszawy, nie przyjdzie do Londynu, nawet do Nowego Roku nie przyjdzie, tylko stanie na Górze Oliwnej. Tak jest napisane, tak sobie Bóg wybrał. W Izraelu te czasy się zbliżają. Zanim to się stanie, przyjdzie fałszywy Mesjasz. Ja wierzę, że mamy ludzi przestrzegać przed fałszywym Mesjaszem, dlatego że w Izraelu wielu ludzi, z którymi rozmawiam, oni są gotowi na przyjęcie fałszywego Mesjasza. No, czekają na Mesjasza, ale pierwszy przyjdzie ten fałszywy. Temu pierwszemu, co przyjdzie, nie wierzcie. To będzie ten fałszywy, głupi, prawda, nazywa antychrystem. Także więc to tak troszeczkę, co się dzieje w naszym życiu. Też może jeszcze powiem, że jestem nawrócony od 88 roku, to już około 30 lat. I ostatnio też przeżywam nowe nawrócenie. To też tak chciałem powiedzieć, wiecie, to jest niesamowite. Człowiek może po 30 latach życia z Bogiem na nowo się nawracać i Pan Bóg znów na nowo przewraca wiele rzeczy w moim życiu do góry nogami. Bo kiedy już myślałem, że dużo wiem, kiedy już myślałem, że dużo rozumiem, to wtedy przychodzi Bóg i mówi, a widzisz, skoro tak dużo wiesz i tak dużo rozumiesz, to gdzie są te owoce? Była jedna z takich rzeczy, którą Bóg ostatnio zaczął dość mocno konfrontować moje życie. Gdzie są wszyscy ludzie, których skrzesiłeś? Tak, bo jest napisane, że będziemy robili większe rzeczy niż Pan Jezus. Te same i większe. No więc gdzie są ci wszyscy ludzie, których wy wskrzesiliście? Zmartwych, tak. Gdzie są? No jeszcze w grobach. Tak, jeszcze w grobach. Ja tak samo, więc nie myślę, że... Ja miałem jedną próbę, żeśmy mieli wskrzeszenia takiego człowieka. W ogóle była... No nie wstał. Modliliśmy się przez 2 godziny, nie wstał. Więc jest to coś, co mnie konfrontuje. Bo Bóg wie, że Bóg pokazuje nam, że Kościół jeszcze nie jest w tym miejscu, w którym ma być. Bo jest napisane w Radniu Bożym, sobie mamy robić te rzeczy, które Pan Jezus i większe. Ja tego jeszcze nie robię, nie wiem jak Wy. Ja troszeczkę tam zaczynam, coś tam się dzieje, dzieją się jakieś uzdrowienia, dzieją się jakieś rzeczy, ale jeszcze mi daleko do tego. I w ten sposób właśnie Bóg mnie konfrontuje, że kiedy myślę, że już dobrze wiem, że już właściwie rozumiem, że już mam właściwą teologię, że mam właściwe poznanie, to wtedy Bóg mi zadaje pytanie, a gdzie są te owoce? Już nie mówiąc o tym, że stacjonuję też takie ciekawe przeżycie. Modliłem się o pewną osobę, o uzdrowienie. Nie zobaczyłem tego uzdrowienia. No i tak rozmawiam z Bogiem i mówię, Panie Boże, 30 lat czytania Biblii, 30 lat modlitw, różnych szkół biblijnych, różnych książek teologicznych i cała ta moja teologia nie pozwala mi pomóc tej chorej osobie. A wtedy Duch Święty mówi do mnie, no to zmień teologię. Bardzo proste. Więc Bóg chce zmieniać nasze życie, ale też chce zmieniać to, co my z teologią, no to, co myślimy o Bogu, to, co myślimy na temat Boga, to, co myślimy na temat życia z Bogiem, na temat naszego chodzenia z Bogiem. Bo On chce nas doprowadzić do pełni. On chce każdego z nas doprowadzić do tego. To jest Jego pragnienie, Jego wola, żebyśmy chodzili tak, jak chodził Pan Jezus. I żeby w ten sposób później dotrzeć do świata i żeby wielu ludzi było zbawionych. Dobrze. I teraz troszeczkę na temat uwielbiania. Więc może pierw zaczniemy od podstaw o uwielbianiu Boga. Ewangelia Jana 15:8. Przeczytam z Biblii Tysiąclecia. Ojciec mój przez to dozna chwały, będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. To jest pierwszy wersecik odnośnie uwielbiania Boga. Tu jest napisane, że w jaki sposób uwielbimy Boga, że owoc obfity przyniesiemy i staniemy się uczniami. Nie? I to dlatego zaczynam od tych wersetów, bo widzimy gdzieś to tak ogólnie w wielu miejscach, w wielu wspólnotach, że takie rozumienie uwielbiania to jest tak, uwielbianie to jest jak przyjdziemy w niedzielę na spotkanie i tam ktoś będzie grał przez
pół godziny albo godzinę i to jest uwielbianie Boga. Tak, a później idziemy i żyjemy. Wracamy do domu i żyjemy. Tu jest napisane, że uwielbianie, ojciec będzie uwielbiony, jeśli wydamy obfity owoc, czyli poprzez wydawanie obfitego owocu przynosimy Bogu chwałę, czyli Bóg chce, żeby każdy z nas wydał obfity owoc. To jest Boża wola dla każdego z nas. I On to chce, i tylko On to może dokonać. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić sami, nie zrobimy tego swoimi siłami, potrzebujemy Jego. Kiedy ja czytam takie wersety, widzę, że potrzebuję Ducha Świętego, bo tylko On może sprawić, że wydam obfity owoc. Już próbowałem wiele razy swoimi siłami, nic z tego nie wyszło, tylko same problemy, a ja tylko byłem zmęczony i załamany, zniechęcony, więc sam nie wydam owocu, potrzebuję Ducha Świętego. Kiedy czytam ten werset, widzę, potrzebuję Cię, Duchu Święty, potrzebuję, żebyś do mnie mówił, potrzebuję, żebyś mnie prowadził, bo nie jestem sam w stanie wydać tego owocu. I drugi jest, tu napisana druga rzecz, i staniecie się moimi uczniami. Uwielbiamy Boga przez to, że stajemy się Jego uczniami. Co to znaczy być uczniem? To jest znowu coś takiego, co zobaczyłem, co skonfrontowało moje życie. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, możemy powiedzieć prosto, były dwa rodzaje ludzi. Byli uczniowie i był tłum. No jest, była pewna różnica między tłumem a uczniami. Bo tłum to byli ludzie, którzy bardzo chętnie by skorzystali ze wszystkiego, co Jezus daje. Jeśli można było być uzdrowionym, to bardzo chętnie skorzystaliby z uzdrowienia. Jeśli jedzenie było rozdawane, a to bardzo chętnie by się najedli. Jeżeli działo się coś ciekawego, bardzo chętnie by to przyjęli, ale niekoniecznie wybrali to, żeby pójść tą drogą. Czyli tłum to byli ludzie, którzy korzystali z tego wszystkiego, co Jezus przynosi, ale niekoniecznie szli za Nim. Natomiast uczniowie, różnica między tłumem a uczniami była taka, że uczniowie się zdecydowali, że idziemy tą drogą. Uczniowie zdecydowali się na to, żeby zmienić swoje życie, żeby zrezygnować z tego kierunku życia, który mieli do tej pory. Pan Jezus powiedział, pójdź za mną. Nie? Czyli na przykład ktoś był rybakiem, a Pan Jezus mówi, zostaw te rybki, teraz ja mam dla Ciebie plan. Ja teraz mam coś dla Twojego życia, pójdź za mną. I to jest różnica między uczniem a tłumem. Że uczeń to jest ktoś, kto się decyduje na to, że ja chcę iść za Jezusem, czyli chcę zostawić pewne rzeczy, które On mówi, że mam zostawić, albo chcę pójść w kierunku, którym On mówi, że mam iść. I ja na przykład, tak jak Wam mówiłem, to przeżyłem po 5 latach, że Bóg wszedł do mojego życia i mi poprzestawiał moje życie. I w ogóle nie zmienił moje plany. I zaprowadził mnie tam, gdzie bym... Kiedyś mi powiedział, że ktoś, żebym jeździł do Izraela, to bym powiedział, po co tam mam jeździć? Ja nie będę mógł Izrael. Po co jakiś Izrael, po co jakieś takie te. Czyli Bóg, kiedy wkracza do naszego życia, On chce zmienić nasze plany, On chce nam dać inne w ogóle cele, chce nas poprowadzić w swoim kierunku. I więc uczeń to jest ktoś, kto się zdecydował na tą zmianę. No i Amerykańcy, wiecie, oni tak często lubią robić statystyki. I znam taką statystykę chyba sprzed 8 lat czy 10, gdzie robili między innymi statystykę na całym świecie, w różnych kościołach, w różnych denominacjach, ile jest uczniów, a ile jest tłumu. Wiecie, jakie są proporcje w kościołach ogólnoświatowe? 7% jest uczniów. W kościołach. No to jest to samo. To chyba przesadzone. Co? Znaczy przesadzone. Anonimowa ankieta to była. Nie? Czyli 7%. Za dużo. Czyli w tych kościołach mówimy, wiecie, mówimy o kościołach, gdzie są ludzie nowonarodzeni. Nie mówimy o kościołach takich, wiecie, tradycyjnych, gdzie ludzie znający Boga, ludzie, którzy podjęli decyzję, przyjęli Jezusa jako Zbawiciela, to była taka statystyka, że 7% ludzi to są ci, którzy postanowili być uczniami, odkryli swoje powołanie i idą za Bogiem. Pozostałe 93% zysku. No i to jest pytanie dla mnie przede wszystkim, ale też myślę tak każdego z nas, czy jestem uczniem, czy jestem tłumem? Czyli czy jestem uczniem, czy zdecydowałem się iść za Nim? Czy szukam Jego głosu? Czy szukam tego, co On do mnie mówi? Czy też po prostu żyję sobie, bo żyję, a od czasu do czasu się pomodlę, poczytam Biblię? I taka inna charakterystyka tego, kto to jest uczeń. Uczeń to jest ktoś, przede wszystkim, kto wie, co Bóg do niego mówi. Bo żeby być uczniem, trzeba iść Bożą drogą. Żeby iść Bożą drogą, trzeba wiedzieć, jaka jest ta droga. Żeby wiedzieć, jaka jest ta droga, trzeba to usłyszeć. Nie ma innej opcji. Więc uczeń to jest ktoś, kto słyszy Boży głos i ktoś, kto idzie za Bożym głosem.
I wiele razy spotykałem ludzi. Wiecie, kiedyś taki byłem trochę, no może taki niemiły, zadałem mi takie pytanie, a co Bóg do ciebie mówi? Tak wiecie, na ostro od razu, nie? No i był taki, że żeśmy dużo jeździli po Polsce, zadawałem to pytanie i wielu, no niestety wtedy większość odpowiedziałem, no nie wiedzą, co Bóg mówi. No więc jak możesz być uczniem, jeżeli nie wiesz, co Bóg do ciebie mówi? No, możesz być uczniem. Żeby być uczniem, musisz iść Bożą drogą. Żeby być Bożą drogą, musisz ją znać, musisz wiedzieć, co Bóg do ciebie mówi. Czyli inna charakterystyka ucznia to jest ktoś, kto słyszy Boży głos, kto wie, co Bóg do niego mówi i kto stara się za tym głosem iść, bo jesteśmy ludzie, popełniamy błędy, ja popełniam wiele błędów, wiele razy upadam. To, że ktoś jest uczniem, to wcale uczeń to nie jest ktoś, kto nie grzeszy. Uczeń to jest ktoś, kto postanowił iść za Bożym głosem. Człowiek, który idzie za Bożym głosem, wiele razy upadnie. Jest napisane, człowiek 7 razy upadnie, Pan go za każdym razem podniesie. Uczeń to nie jest ktoś, kto nie grzeszy. Uczeń to jest ktoś, kto zdecydował iść za Bożym głosem. Natomiast inni ludzie chcą, tak, jeśli uzdrowienie przyjąć, Boże Słowo przyjąć, być nakarmionym, ale czy iść za Bożym głosem, no to nie wiem. Więc to jest bardzo ważne pytanie, czy chcemy być uczniami i odkrywać to powołanie, które On ma dla nas, to co On dla nas przygotował, czy też chcemy żyć po swojemu i tylko chodzić w niedzielę na spotkania. Więc to jest pierwszy werset o uwielbieniu. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jan 15,8. Drugi werset o uwielbieniu bardzo podobny, Jan 17,4. To już Pan Jezus w czasie modlitwy mówi coś takiego. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Ci dałeś do wykonania. Czyli uwielbiłem Ciebie, Jezus mówi tak do Ojca, uwielbiłem Ciebie Ojcze przez to, że wykonałem dzieło, które mi zleciłeś. To jest drugi wersecik, taki podstawowy o uwielbieniu. Więc uwielbienie Boga polega na tym, że wykonujemy dzieło, które On nam zlecił. Bóg dla każdego z nas ma dzieło do wykonania. W pewnym momencie Pan Jezus mówi coś takiego, módlcie się o robotników. Żniwo wielkie, ale robotników mało. Bóg postanowił współpracować z człowiekiem. Wielu ludzi w wielu kościołach modli się o przebudzenie i myślą, że przebudzenie to coś takiego, co przyjdzie z nieba, nagle przyjdzie do nas przebudzenie. Przebudzenie przychodzi przez nas. Bóg postanowił zadziałać przez swój kościół. Bóg nie będzie robił przebudzenia na zasadzie, że będzie tak, wiecie, wychylał się z chmurki. Kowalski, teraz cię uzdrawiam, pych! I Kowalski nagle uzdrowiony, nie? To ja cię uzdrowiłem, widzisz tu chmurki? Nie, Bóg tak nie działa. Bóg chce działać przez nas. Bóg postanowił działać przez nas. To my jesteśmy powołani do niesienia Ewangelii, to my jesteśmy powołani do niesienia uzdrowienia, do niesienia Bożego życia. I Bóg bez nas nie zrobi przebudzenia. Więc takie wołanie o przebudzenie, bez takiej chęci, że chcemy w to wejść i się zaangażować, to jest... No coś to zawsze da, ale to nie tak całkiem. Przebudzenie jest wtedy, kiedy my zaczynamy wykonywać Boże dzieła. Kiedy my zaczynamy robić to, co mówi Bóg. I to tu jest napisane, Pan Jezus powiedział, to jest uwielbienie. Pan Jezus przez to uwielbił Ojca, że wykonał dzieło, które miał wykonać. Bóg dla każdego z nas ma dzieła do wykonania, przygotowane przed założeniem świata. Rzeczy, które wykonamy lub nie. My o tym decydujemy. Czy odkryjemy te dzieła, które Bóg ma dla nas i wykonamy je, czy nie. To jest decyzja każdego z nas. I to jest uwielbienie. Jezus przez to uwielbił Ojca, że wykonał dzieło, które mu zostało zlecone. Jan 17,4. I Jan 21,19. To już jest taka najmocniejsza rzecz. Kiedy Pan Jezus rozmawia z Piotrem, mówił mu tak, kto powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A powiedziawszy to, że do Niego pójdź za mną. Czyli to już jest taka mocna rzecz, że są ludzie, którzy uwielbiają Boga poprzez to, że giną. Wiecie, i to są realia, w których żyjemy. My tu w Polsce może sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo chwała Bogu, mamy tutaj się naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Ale kiedy my jeździmy do Jerozolimy i tam spotykamy ludzi z wielu krajów, na przykład chrześcijan z krajów arabskich, tam ci ludzie giną, naprawdę. Dzisiaj to nie jest tak, że prześladowanie przyjdzie, prześladowanie już jest. W wielu krajach ludzie giną, są, wiecie, tam są takie spotkania, jak jest to spotkanie, że jak się wychodzi ze spotkania, to nie wiadomo, że tam goście nie czekają z kałasznikowym i wszystkich po prostu nie wystrzelają. Są po prostu, ci ludzie tak żyją. I ci ludzie w zasadzie
w zasadzie oni, żeby być chrześcijanami, oni od razu podejmują decyzję, że ja postaram moje życie poświęcić. Dlatego, że nie wiem kiedy po prostu wyskoczy ktoś albo z nożem, albo z karabinem i po prostu mnie zastrzeli. I to są czasy, w których my już żyjemy. W tych czasach wielu ludzi, to jest tak napisane, w ten sposób uwielbia Boga, że oni po prostu wybrali Jezusa, postanowili iść za Nim, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje dookoła i zginęli. I teraz, ale chciałem wam powiedzieć, wiecie, taką dobrą nowinę, że Bóg do tego ludzi przygotowuje. Myśmy, jak byli w Jerozolimie, tam był taki jeden pastor, on był chyba z Iraku, z Bagdadu, czy skąd być. Wiecie, chciałem, i to był człowiek, który tam, kiedy on żyjąc w tym kościele, w którym on żyje, tam w każdej chwili on może zginąć. Mogą do niego do domu przyjechać, zastrzelić go, jego rodzinę i tak dalej. Chciałem zobaczyć, jaki to jest człowiek. Jak on, wiecie, czy on jest przybity, czy on jest smutny. Wiecie, to był człowiek pełen życia, pełen radości, głosił słowo, po prostu przygotowany na wszystko. Nie było w nim ani nutki smutku. Nie było czegoś takiego, ja cię teraz wrócę tam do Bagdadu i tam na nim czekałem i nie wiadomo co. Nie. Człowiek pełen życia, wszystkich tam ewangelizował, głosił. Specjalnie, wiecie, tak się na niego patrzyłem, usiadłem koło niego przy stoliczku, żeby zobaczyć, jak to jest. Nie? Człowiek, który w każdej chwili może zginąć. Człowiek ani troszeczkę smutku, żadnego przygnębienia, żadnego przybicia. Człowiek, który już oddał swoje życie Bogu. Zresztą kiedyś ktoś, słyszałem, coś takiego powiedział, tam mu grozili. On mówi, słuchajcie, nie możecie mnie już zabić, bo ja już umowę dla Jezusa, nic mi nie możecie zrobić, nie macie żadnych argumentów. Skoro byście zrobili, jesteście bez argumentów. Moje życie już oddałem Jezusowi. Co mi jeszcze możecie zrobić? Ja już umarłem dla Jezusa. Więc to jest ten taki, można powiedzieć, mocny taki sposób uwielbienia Boga. Z tym, że się tak naprawdę, jak się nad tym zastanowimy, to mi się wydaje, że to codzienne umieranie dla Boga jest trudniejsze. Bo tak naprawdę, jak ktoś ginie, wiecie, to jest 5 sekund, już jest w niebie. To jest najpiękniejszy moment w jego życiu. Przychodzi, spotyka się z Bogiem, wchodzi do chwały. Nie, więc z naszego punktu widzenia, jeżeli patrzymy się tak czysto po ludzku, to się możemy, którzy dzisiaj mogą tego bać, będzie to przerażenie. To jest najpiękniejszy moment w życiu. Moment spotkania Jezusa. Zresztą Paweł to pisał. I co jest ważne, że Bóg ludzi przygotowuje do tego rodzaju uwielbienia. I tak jak pisze apostoł Paweł, ja się raduję. Jeśli miałbym zginąć, ja się raduję, bo wiem, że spotkam się z moim Jezusem. Tak naprawdę to nie wiem, co wybrać. Bo już bym tam chciał być tak naprawdę, no ale to jestem z wami, żeby jeszcze was budować. Więc to jest postawa człowieka, który jest przygotowany i takich ludzi z tych krajów spotykaliśmy. I to jest dla mnie, wiecie, wielkie zachęcenie i taka konfrontacja, nie? Że my tu czasami, wiecie, coś takiego niewielkiego się dzieje w naszym życiu, jakieś mają problemy, my się tu załamujemy, narzekamy, Panie Boże, czemu mi to robić? A tamci ludzie giną, tracą życie, a nie narzekają, są pełni radości i oddają chwałę Jezusowi. Dla mnie to jest konfrontacja. Jak Dorota była na konferencji takiej w Jerozolimie, tam było około 5 tysięcy ludzi, wiecie, z kraju właśnie Europa, Stany, tacy kraje takie wyspelujące. I to byli Chińczycy, tak? I tam są takie różne sesje, gdzie ludzie jakby opowiadają, co się u nich dzieje. I w pewnym momencie wychodzi ktoś z Chin i mówi tak. Tu na tej sali jest 50 osób, którym Bóg powiedział, że uwielbią Boga przez to, że zginą jako męczennicy i oni są na to gotowi. I wszyscy tak ci z tych krajów zachodnich tak cisza mi się zrobiła. W krajach, wiecie, prosperity, tak my się modlimy. Panie Jezu, daj mi nowy samochód, daj mi więcej pieniędzy. Nie, to wszystko jest dobre, nie? Ale tam ludzie są gotowi umrzeć dla Jezusa. Więc takie 3-4 w zasadzie podstawowe myśli odnośnie uwielbienia, czyli po pierwsze, przez to Ojciec dozna chwały, żeby dać obfity owoc. Po drugie, przez to, że staniecie się uczniami. Po trzecie, przez to, że wypełnicie dzieła, które Bóg wam zleca. I po czwarte, są ludzie, którzy oddają swoje życie, ale my też w takim wymiarze praktycznym każdego dnia albo jakby oddajemy życie Bogu, umieramy dla pewnych swoich rzeczy, albo żyjemy po swojemu. To jest jakby taka baza
uwielbienia, o które Bóg mówi w naszym życiu. I taką częścią teraz uwielbienia jest to, co się dzieje, kiedy się spotykamy w niedzielę na spotkaniu i kiedy oddajemy Bogu chwałę też przez pieśni, przez modlitwy i przez to, co gramy i przez to, co śpiewamy. I tu bym teraz otworzył Ewangelię Jana, 4 rozdział. To jest bardzo ważny fragmencik o uwielbieniu. Znamy go. Jezus spotyka się z Samarytanką. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i czci więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chcił, lecz jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba, Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta do zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy to ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił on sam i jego synowie i jego bydło? Odpowiedź na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się tym źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on odpowiedział, idź zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża, rzekł do niej Jezus. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc być czciciele jako oddawali mu cześć w duchu i w prawdzie. Ok, tyle. Więc tu mamy jeden z takich fragmentów, który też dużo mówi nam na temat uwielbienia. Pierwsza rzecz odnośnie miejsca. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział Jezus, wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. O czym tu Pan Jezus mówi, że czczenie Boga nie jest związane z żadnym miejscem. Czczenie Boga nie jest związane z żadnym miejscem. Nie o tym tu jest mowa. Nie ma jakichś takich szczególnych miejsc, w których można w szczególny sposób czcić Boga. To, że się spotykamy razem z tym, że czcimy Boga, to jest bardzo dobre, ale to nie ma nic wspólnego z miejscem. Tak, bo możemy iść na rzeczkę, czcić Pana Boga, możemy w domu czcić Pana Boga. I tak naprawdę to jedna z takich rzeczy, którą Bóg chce, żeby w naszym życiu się działa, to chce, żebyśmy Go czcili wszędzie, żebyśmy oddawali Mu chwałę tak samo, kiedy jesteśmy w domu. Podstawowym miejscem oddawania, jeśli chodzi już teraz o modlitwę i o takie śpiewanie, podstawowym miejscem oddawania Bogu chwały jest, kiedy gdzieś tam sami się modlimy się przed Bogiem. To też jest ciekawe, bo nie wiem, jak to jest w waszym życiu, ale wiele ludzi, kiedy mają coś takiego, że w niedzielę na nabożeństwie oddaję Bogu chwałę, ale kiedy sam się modlę w domu, to proszę, tak, to czytam Biblię, różne rzeczy robię, ale nie ma miejsca oddawania chwały. I dla wielu ludzi to jest odkrycie, że tym w domu, kiedy jestem sam, mogę oddawać tam Bogu chwałę. Dla mnie też było odkrycie. Wiecie, jeszcze jako kogoś, kto grał, to też było takie fajne kiedyś w Kaliszu, tam w kościele robili takie tygodnie uwielbienia. I tam to tak działo, że to było 24 godziny na dobę i co 2-3 godziny
się wymieniały zespoły. No i tam wiele tych muzyków przeżywało taką ciekawą przemianę, bo kiedy ja tam przyjechałem, wyznaczyli mi tam sesję, nie wiem, między drugą, chyba czwartą nad ranem i pytam się, a ile przyjdzie ludzi? Nikt nie przyjdzie. I wiecie, takie, aha. Czyli co, mam tylko dla Boga śpiewać? No dokładnie. Więc dla wielu ludzi, którzy zajmują się, jeśli chodzi o granie, śpiewanie, to jest takie ciekawe, ciekawe wyzwanie. Bo ludzie się tak przyzwyczajają, ok, to ja gram, ludzie ze mną śpiewają. A gdzie jest to miejsce, gdzie ja sam czczę Boga po prostu. Ja staję przed Bogiem, oddaję mu chwałę. Nie ma żadnych innych ludzi, tylko ja i Bóg i jemu oddaję chwałę. Więc to jest coś, co Bóg chce, żeby się działo w naszym życiu. Więc kiedy sam się modlisz w domu, czy sama się modlisz w domu, czy oddajesz Bogu chwałę? Czy też tylko w niedzielę oddajesz chwałę? Czy kiedy sam się modlisz w domu, czy śpiewasz Bogu, czy tylko w niedzielę śpiewasz? Bo Bóg chce, abyśmy w tym miejscu zaczynali. Miejscem, gdzie zaczynamy oddawać Bogu chwałę, jest nasza, w ten sposób jest nasza osobista modlitwa. Więc zachęcam Was, jeżeli Wasza modlitwa wygląda tylko w taki sposób, że czytacie Pismo, prosicie, ale nie ma takiego miejsca, że też chwalicie Boga, to zacznijcie to robić. Kiedy jesteście w domu? Ja na przykład często w domu, Bóg mnie ciągle tego uczy i zachęca. Kiedy sam jestem w domu, sam się modlę, chwalę Boga i tańczę. Ja i na przykład na czytaniu, wiecie, to jest poruszanie się podczas modlitwy. To mniej więcej wygląda tak. Halleluja, chwała Jezusowi, On jest moim Bogiem, moim Królem. Na przykład. Jak się sam modlę w domu. Albo skaczę, albo coś tam. Więc to jest coś, do czego Bóg nas zachęca. Więc tu Pan Jezus mówi, to nie chodzi o miejsce. Więc to też, wiecie, gdzieś niestety tak się dzieje w naszych głowach, powstaje taki sposób myślenia, że właśnie w niedzielę, to jest to miejsce, że w niedzielę będziemy Panu śpiewać pieśni. W niedzielę, jak się spotkamy razem, będziemy Boga chwalić, śpiewać mu pieśni. Nie, też, tak, też, ale w domu. Kiedy jesteś w domu, śpiewaj Bogu. Wiecie, oczywiście to różne mamy sytuacje, bo ktoś może na przykład mieć taką sytuację, że nie chciałby, żeby zostać uznany za kandydata do szpitala psychiatrycznego, więc można to robić wtedy, kiedy jesteśmy sami. Tak, jeżeli na przykład mieszkamy, powiedzmy, ktoś mieszka, ma rodzinę niewierzącą, albo ludzi, którzy tego nie rozumieją, no to wiadomo, że może być jakby pewne niezrozumienie. Fajnie jest znaleźć miejsce takie, gdzie jestem sam. Jestem sam, albo w domu jestem sam, albo gdzieś jestem sam, modlę się i też chwalę Boga. Więc to chciałem powiedzieć, tu Pan Jezus mówi, że nie w tym miejscu, ani nie w tamtym. Zauważyliście, nie na tej górze, nie na tej górze. Czyli żebyśmy to widzieli, żebyśmy nie mieli tego myślenia, że tym miejscem chwalenia Boga przez pieśń jest tylko niedziela. Kiedy się w niedzielę spotykamy, chwalimy Boga. A szczególnie, jeśli ktoś jest muzykiem i jest zaangażowany w takie uwielbianie w niedzielę, bardzo ważne jest, żeby uwielbiać Boga samemu w domu. Jest taka bardzo fajna książka Johna Pottera, Twarzą do ściany. Kiedy Bóg go w pewnym momencie powołał właśnie do nas, siadać przed ścianą i śpiewać dla Boga. Żadnych ludzi, On i Bóg w Bożej obecności. To jest miejsce, gdzie możemy bardzo dużo doświadczać też Bożego działania. Ja jedny z takich najgłębszych dotyków Boga, kiedy Bóg mnie dotykał bardzo mocno, to miałem, kiedy właśnie sam w domu śpiewałem i modliłem się przed Bogiem. Nie, na spotkaniach też Bóg różne rzeczy w moim życiu robił, ale bardzo mocne takie miejsca Bożego działania, kiedy byłem sam. Ja sam i Bóg w domu. I On mnie dotykał bardzo mocno swoją miłością. Nadchodzi godzina, Pan Jezus to wtedy powiedział 2000 lat temu. Nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie. Tylko, aha, i teraz idziemy dalej. Wyścicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy. Kolejna bardzo ważna prawda. Tu jest napisane o ludziach, którzy czcili Boga, którego nie znali. I też kiedyś, czyli jedni czcili Boga, którego znali, drudzy czcili Boga, którego nie znali. Kiedyś mi to dało do myślenia,
w kontekście takim moim, na ile ja znam Boga, którego czczę. Albo nawet tak bardziej konfrontująco zobaczyłem, że mogę czcić Boga, którego nie znam. Mogę śpiewać pieśni, ale tak naprawdę Bogu, którego nie znam. Więc taką bardzo ważną rzeczą i też takim fundamentem uwielbiania jest to, żeby czcić Boga tak naprawdę w taki sposób, jak on oczekuje, potrzebujemy Go znać i poznawać. Ciągle poznawać Boga. I nasze życie, to w ogóle jest ciekawe napisane, jak pewien kiedyś mówił o życiu wiecznym, co powiedział, a to jest życie wieczne, żeby poznali Ciebie, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Czyli poznawanie Boga jest tym takim fundamentem i tym, z czego tak naprawdę wypływa nasze oddawanie Mu czci. Bo tak naprawdę, kiedy mamy objawienie tego, kim jest Bóg, kiedy poznajemy, doświadczamy i poznajemy to, kim on naprawdę jest, to uwielbienie samo w nas wybucha. My nawet nie musimy się za bardzo starać. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o uwielbienie, my tak nie musimy tak bardzo się koncentrować na tym, żeby uwielbiać Boga, ale musimy się bardziej skoncentrować na tym, żeby poznawać Boga. Bo kiedy będziemy poznawali Boga, to uwielbienie z nas wypływa samoczynnie. To jest normalne uwielbienie, jest normalną reakcją człowieka, który spotyka niesamowitego Boga. I kiedy czytamy wiele fragmentów w Biblii, kiedy ludzie spotykali się Boga w chwale, to tam nie było tak, że ktoś stawał, na przykład Mojżesz, a teraz Go uwielbiamy, nie? Tylko jak Mu się objawił, to wszyscy padli na twarz od razu. Nie trzeba było nic im mówić. Kiedy ludzie spotykali się z Bożą chwałą, tak samo, od razu padali na twarz. Nie był potrzebny anioł, który powiedział, no wiesz, teraz spotkałeś się z Bogiem, więc teraz upadnij, oddaj. Uklęknij, oddaj Mu chwałę. To w ogóle nie było potrzebne. Czyli uwielbienie Boga wypływa z poznawania Boga, z tego, że Bóg się nam objawia. Więc co możemy tu zrobić? Potrzebujemy poznawać Boga. 5 podstawowych sposobów, w jaki poznajemy Boga. Teraz nam przypomnę, na pewno wiecie, ale nam przypomnę, żebyście sobie przypomnieli. Pierwszy sposób to jest przez Jego Słowo. Dlatego, że Jezus jest doskonałym odbiciem tego, kim jest Ojciec. Zresztą Pan Jezus to powiedział. Robię tylko to, co robi Ojciec. Mówię tylko to, co mówi Ojciec. Kiedy patrzycie na mnie, to patrzycie na Ojca. Jeśli chcecie wiedzieć, jaki jest Bóg, patrzcie na Jezusa. Bo Bóg jest taki, jak Jezus, Jezus jest taki, jak Bóg, Jezus jest Bogiem. Jezus jest Bogiem, Jezus jest Synem Bożym. Więc poprzez poznajemy Boga, poprzez poznawanie Jezusa. Więc kiedy czytamy Boże Słowo z otwartym sercem, to Bóg poprzez swoje Słowo objawia nam, kim jest Jezus i w ten sposób poznajemy Boga. To jest taka pierwsza rzecz. Drugi sposób, w jakim poznajemy Boga, to jest we wszelkie doznania duchowe w czasie modlitwy. Tak? Kiedy się modlimy i kiedy w naszej modlitwie spotykamy się z Bogiem, to wtedy też poznajemy Boga. Jest bardzo ważne też pytanie, czy w naszych modlitwach spotykamy się z Bogiem. Bo celem modlitwy nie jest tylko, żeby coś powiedzieć, celem modlitwy jest spotkać się z Bogiem.